Tajemnica daru. Wiele razy mówimy o darze, jaki człowiek składa Bogu, ofiarując mu siebie samego, czy też oddając coś, co szczególnie ceni. Ktoś na przykład wstępuje do takiego czy innego zgromadzenia zakonnego lub zakonu. Ktoś ślubuje dziewictwo, wyrzekając się możliwości stworzenia własnej rodziny. To też jest dar, to jest ofiara. Dar jest zawsze wzajemny. O tym będziemy jeszcze mówić, ale tutaj jest to przede wszystkim odpowiedź na dar powołania. Raczej nasza odpowiedź na ten dar, jaki otrzymaliśmy, niż podjęte z własnej inicjatywy złożenie daru z siebie. Owszem, to pierwsze wzywa do drugiego. Pamiętajmy jednak zawsze, co Jezus mówił do apostołów. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Te słowa pozbawiają sensu wszelkie rozważania nad naszą godnością czy jej brakiem, naszą słabością czy siłą. Każdy dar, który otrzymujemy, wymaga bowiem naszej odpowiedzi. W naszym świecie pojęcie daru bardzo się zatarło, w tym przynajmniej sensie, że żaden dar nie wydaje się już darem ostatecznym. Nawet tam, gdzie chodzi o ślub, a nie tylko o dane przyjacielowi słowo, z wszystkiego można się później wycofać. Dawniej chyba było pod tym względem trochę lepiej. To nie znaczy, że ludzie byli lepsi, tylko wiadomo było, co jest, a co nie jest możliwe, co dobre, a co złe. Natomiast dzisiaj, przynajmniej w języku polskim, samo pojęcie ofiary jest pojęciem pejoratywnym. I tak na przykład o kimś, kto nie umie sobie radzić, mawiamy nieraz, ach, to taka ofiara. A tymczasem chodzi tu przecież o coś zupełnie innego. W Biblii dar jest często pojmowany właśnie jako ofiara. Było to naturalne w świecie, gdzie nawet kult Boga jedynego sprowadzał się do składania mu na ołtarzu ofiar, plonów ziemi lub częściej zabijanych w tym celu zwierząt. Ponieważ musiała to być ofiara czysta i odpowiadająca wszelkim wymaganiom prawa, zawsze pociągała za sobą jakieś koszty. W ten sposób już bardzo wcześnie dar połączył się z ofiarą. A kiedy świątynia została zburzona, Izraelici powoli zaczęli coraz lepiej rozumieć, że ofiara składana na ołtarzu miała ich nauczyć ofiary prawdziwej, złożenia daru z siebie. Warto tu zacytować dwa małe fragmenty z dwóch wielkich psalmów, 51 i 40. W pierwszym czytamy: Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę. Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, a całopalenia choćbym dał nie przyjmiesz. Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz. Nie czujemy już całej rewolucyjności tego tekstu. Słowa te napisano zapewne w czasie, gdy Jerozolima leżała w gruzach, może w okresie niewoli babilońskiej. A przecież Izraelici do końca VII wieku mogli składać ofiary już tylko w świątyni jerozolimskiej. Oto psalmista stara się przekazać swoim rodakom to, co sam właśnie zrozumiał. Bóg nie chce ofiary złożonej na ołtarzu ze zwierzaka, którego trzeba najpierw zamordować. On chce Twojego serca. A może najmocniejsze i najważniejsze jest to, co znajdujemy w psalmie 40. Nie chciałeś ofiary krwawej, mówi psalmista do Boga, ani płodów z ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, w zwoju księgi jest o mnie napisane, radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Psalmista jest najwyraźniej przekonany, że ofiarą miłą Bogu jest nasze posłuszeństwo. Otwarłeś mi uszy. Składany przez nas dar z własnej woli. Natomiast autor listu do Hebrajczyków, cytując go, posuwa się jeszcze dalej. Widzi on w tym tekście rozmowę między Ojcem i Synem, otwierającą przed nami tajemnicę Trójcy Świętej. Wprowadza przy tym do tekstu tylko nieznaczną zmianę. Zamiast otwarłeś mi uszy, znajdujemy tu słowa otworzyłeś mi ciało. Jak pisał, komentując list do Hebrajczyków, kardynał Józef Ratzinger, tekst ten pokazuje nam posłuszeństwo wcielone w osobie Jezusa. Od teologii wcielenia przechodzimy do teologii posłuszeństwa, do teologii daru.
Czy to jest ważne i na ile jest to ważne dla nas dzisiaj? Mówią o tym teksty soborowe. Konstytucja Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym. Przede wszystkim człowiek, który na ziemi jest jedyną istotą, jaką Bóg stworzył dla niej samej, nie może znaleźć swej pełni inaczej niż przez całkowity dar z siebie. Nieco wcześniej, w tym samym paragrafie, konstytucja przypomina słowa Jezusa z modlitwy arcykapłańskiej. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, sugerując, że właściwy wzór dla naszego oddania odnajdziemy jedynie w darze, jakim jest całe ziemskie życie Jezusa. Właściwą myśl ojców soboru pomaga nam lepiej zrozumieć odsyłacz do Mateusza, rozdział 17, wiersz 33, gdzie Jezus mówi do swych uczniów: kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci, zachowa je. Jest to przedziwny werset i jedyny taki, który w czterech Ewangeliach powtarza się co najmniej 7 razy, wprawdzie w trochę różnych wersjach, ale jego sens pozostaje zawsze ten sam. Trzeba stracić życie, żeby je znaleźć, żeby je zachować, żeby je zbawić. Co to znaczy? Pomóc nam tu może Ewangelia świętego Jana, w której ten werset występuje tylko raz. Warto jednak przyjrzeć się całemu kontekstowi. Jest to 12 rozdział, następujący bezpośrednio po triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy. Do jednego z apostołów, konkretnie do Filipa, przychodzą poganie, tutaj nazywani Hellenami, Grekami. W tym okresie jest to określenie często stosowane na określenie pogan, zwłaszcza wśród Żydów mówiących po grecku. Przychodzą oni do Filipa i mówią, że chcieliby spotkać się z Jezusem. Filip powiedział o tym Andrzejowi, a potem obaj poszli do Jezusa. On zaś dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby uwielbiony był Syn Człowieczy. Innymi słowy, aby Syn Człowieczy wszedł w chwałę Ojca. Charakterystyczne, że w Ewangelii świętego Jana, aż do momentu, kiedy zacznie się rzeczywista męka Jezusa, nie będzie mowy ani o Jego ukrzyżowaniu, ani o Jego śmierci, a tylko o wywyższeniu i uwielbieniu. Taka jest perspektywa, w jakiej święty Jan widzi kres ziemskiego życia Jezusa. Wywyższenie na krzyżu i wywyższenie w chwale. Tutaj Jezus mówi właśnie o nadejściu swojej godziny i zaraz dodaje pouczenie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostaje samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Odnajdujemy tutaj w nieco zmienionej formie werset, do którego odsyła nas, jak widzieliśmy, konstytucja soborowa. Ów tekst janowy pojawia się nieraz w liturgicznych czytaniach, ale chyba zawsze zaczyna się od słów o ziarnie pszenicznym. Słuchacze odnoszą wrażenie, że jest to nauka, jakiej Jezus udziela swoim uczniom. I rzeczywiście tak właśnie jest, bo Jezus zaraz potem dodaje: kto chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a właściwie ze mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Przyjrzyjmy się jednak dokładniej tekstowi, a łatwo się przekonamy, że to tylko cząsteczka prawdy. Jezus mówi tu przede wszystkim o sobie. I to nadaje jego słowom całkiem inne brzmienie. On sam jest tym ziarnem pszenicznym, które musi umrzeć, żeby wydać owoc. A ci szukający go poganie są dla niego znakiem, że nadeszła już jego godzina, godzina śmierci i wejścia w chwałę. On wie, że do pogan trafi dopiero przez swoją śmierć. Przyszedł zatem czas na złożenie daru ze swego życia. I tutaj mamy wzór i wskazaną drogę, bo nie darmo Jezus mówi o sobie, że jest drogą, prawdą i życiem. Ale zaraz rodzą się pytania, dlaczego? W jaki sposób ma się to odnosić do nas? Prawda jest prosta. Człowiek został stworzony właśnie do takiego daru z siebie.
Jak bowiem czytamy na początku Księgi Rodzaju, Bóg stworzył człowieka na swój obraz, na obraz Boga go stworzył. Stworzył ich mężczyzną i niewiastą. Tak więc stworzeni jesteśmy mężczyzną i niewiastą, właśnie dlatego, że Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo swoje. A On sam w odróżnieniu od bogów świata pogańskiego objawia się nam już od pierwszych stronic Biblii jako Bóg dla człowieka. Jesteśmy zatem i my również stworzeni do daru z siebie. Ten, kto na ów dar się nie zdobędzie, nie znajdzie nigdy szczęścia w życiu. Nie jest ważne, jak to nam wychodzi. Lepiej, żeby ów dar był koślawy, niż żeby go w ogóle nie było. I jeszcze jedno. Jak już mówiliśmy, dar zawsze zakłada wzajemność. A ten wzajemny dar to miłość, której najlepszą definicją, moim zdaniem, jest przyjmowanie i dawanie. Ojciec Barillon napisał: kochać to nie znaczy brać, ale przyjmować i dawać. I taka jest też, jeśli tak wolno powiedzieć, tajemnica Boga Trójjedynego. Znajduje to swój może najpełniejszy wyraz w słowach Jezusa z 17 rozdziału Ewangelii świętego Jana, gdzie Pan nasz na progu wieczności mówi do swojego Ojca: wszystko, co moje, Twoje jest, a co Twoje, moje. Te słowa w szczególny sposób łączą się z przypowieścią o miłosiernym Ojcu z 15 rozdziału Ewangelii świętego Łukasza. Kiedy zbuntowany starszy syn nie chce wejść do domu, oskarżając ojca o brak sprawiedliwości, bo tak uroczyście powitał tego nicponia, swego marnotrawnego syna, a jemu nigdy nie dał nawet koźlęcia, żeby się zabawił ze swymi przyjaciółmi, ojciec mówi mu: dziecko moje, ty jesteś zawsze ze mną i wszystko, co moje, twoje jest. Odkrywamy tu przedziwną zgodność. Łukasz na pewno nie korzystał z Jana, bo gdy pisał swoją Ewangelię, Janowej, przynajmniej tę, którą znamy dzisiaj, jeszcze nie było. Jan z kolei na pewno nie korzystał z Łukasza. Taka zbieżność zdaje się wskazywać, że są to słowa samego Jezusa. I w nich właśnie odnajdujemy tajemnicę daru. Trzeba sobie uświadomić, że choć często mówimy o odkupieniu, myślimy przede wszystkim o męce. Przez całe wieki byliśmy wychowywani w kulcie cierpienia, a tu nie jest ono najważniejsze. Nie darmo 16 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II w czasie nabożeństwa w Łagiewnikach uzupełnił wezwanie koronki do miłosierdzia Bożego, modląc się: Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Zmartwychwstanie jest ostatecznym zwycięstwem nad złem i śmiercią. Ale zwycięstwo to zdobywa nie tylko sama męka. Jeśli śmierć Chrystusa na krzyżu przynosi nam zbawienie, to dzieje się tak tylko dlatego, że Jezus uczynił ją darem. Przyznaję, że długo nie mogłam zrozumieć, dlaczego sakrament Eucharystii ustanowił On w przeddzień swej śmierci, niejako ją w ten sposób antycypując. A tymczasem to właśnie w czasie ostatniej wieczerzy Jezus realizuje w pełni swoje słowa znane z Ewangelii świętego Jana. Dlatego miłuje mnie Ojciec, a ja życie swe oddaję, żeby je odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, ale ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc znów je odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Otóż Jezus oddaje swoje życie, oddaje siebie bez reszty Ojcu i ludziom właśnie w ofierze eucharystycznej, oddaje nam całego siebie, swoje ciało i swoją krew. Niedługo przyjdzie Judasz, przyjdą strażnicy świątyni, żeby go pojmać. Ale tak naprawdę wszystko już się dokonało. Kiedy się zjawią, będą jedynie narzędziami dopełniającymi tego daru, który złożył już sam Chrystus. Gdyby tego daru nie było, pozostałaby jedynie zbrodnicza przemoc. To nie żołnierze rzymscy składają ofiarę, przybijając Jezusa do krzyża. Oni rzeczywiście nie wiedzą, co czynią. Wszystko, co robią, jest jedynie wykonaniem tego, co On już wcześniej uczynił od środka.
A jeżeli cierpienie ma tak wielki sens w planach Bożych, to ma je w pełni jedynie pod warunkiem, że przyjmując je, zawsze z rąk Boga, również wtedy, gdy zadaje je człowiek, przemieniamy je we własny dar. Autor listu do Hebrajczyków bardzo mocno podkreśla, że jest to jedyna ofiara. Gdyby miała lub mogła być powtarzana, twierdzi, to Jezus musiałby umierać wiele razy od początku świata. Znajdujemy tu niesłychane bogactwo treści. Odsyłam zatem do tego listu, zwłaszcza do Hebrajczyków, rozdział 10, wiersze od 10 do 14. Jedyną ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Jeżeli jest to jedna ofiara, w jaki sposób mamy w niej uczestniczyć? Jak możemy wejść w ten dar Jezusa? Mam cztery teksty, które powtarzają słowa przeistoczenia. U Marka, Mateusza, prawie identyczne u Łukasza i Pawła. W 11 rozdziale listu do Koryntian, zwłaszcza u Łukasza i Pawła, po słowach przeistoczenia jest to, co znajdujemy również w liturgii, podczas której kapłan mówi in persona Christi. Czyńcie to na moją pamiątkę. Co to znaczy? Przyznaję, bardzo długo tego nie rozumiałam. Ale teraz jest to dla mnie oczywiste. Otóż rzecz polega na tym, że jest to odpowiednik hebrajskiego słowa, które nie oznacza jedynie pamiątki. To jest przypomnienie. Przypomnienie ludziom o wielkich łaskach Bożych. Taką pamiątką była i nadal jest Pascha żydowska. Każdy Żyd z pokolenia na pokolenie powinien myśleć o sobie tak, jakby to on sam wychodził z Egiptu. To znaczy, że Pascha żydowska w pewien sposób uobecnia tę tajemnicę, jaką było wyjście z Egiptu. A może lepiej tę tajemnicę, którą zapowiadało wyjście z Egiptu. To było uobecnienie tego znaku. Pascha jest pamiątką, ale przede wszystkim uobecnieniem zbawczego dzieła Boga. Uobecnieniem wkroczenia Boga w ludzką historię. I ważne jest to, że Jezus, ustanawiając Eucharystię, świadomie ją włączył w tajemnicę Paschy, w atmosferę paschalną. Bez względu na to, czy ta ostatnia wieczerza była wieczerzą paschalną, czy też nie. Ojciec Święty w swoich rozważaniach o kapłaństwie napisał o słowach konsekracji, że mamy tu do czynienia z pamiątką w znaczeniu biblijnym. Pamiątką, która uobecnia samo wydarzenie. Jest to pamiątka przez duże P i obecność przez duże O. Zarówno kapłan, który nad przeistoczonym chlebem i winem powtarza słowa Chrystusa, czyńcie to na moją pamiątkę, jak i każdy uczestniczący we mszy świętej, z pokolenia na pokolenie powinien myśleć tak, jakby to on stał w tej chwili na Golgocie. Moc Ducha Świętego przez posługę kapłana rozdziera niejako czas i przestrzeń. Na tym polega owa niezastąpiona rola kapłaństwa sakramentalnego, kapłaństwa służebnego. My wszyscy uczestniczymy natomiast w kapłaństwie powszechnym. Musimy sobie uświadomić, że kiedy kapłan wypowiada słowa czyńcie to na moją pamiątkę, wówczas wszyscy stoimy na Golgocie. To wyjątkowa chwila naszego ziemskiego sakrum i należy ją wykorzystać po to, by złożyć w tym momencie Ojcu ów jedyny godny Jego dar. Dar, który On sam złożył w nasze ręce. Jest Nim ofiara Jego Syna. Przez Niego, w Nim i z Nim oddajemy także wszystko, czym jesteśmy i wszystko, co mamy. Ta nasza ofiara jest koniecznym warunkiem tego, byśmy mogli i my również włączyć się w ofiarę Syna, gdyż jednoczymy się z Nim naprawdę tylko wtedy, gdy jednoczymy się bez reszty. Louis Buer, pisząc o tym, co naprawdę składamy Bogu, uczestnicząc we mszy świętej, ostrzega przed pewną deformacją tego daru, kiedy składamy Chrystusowi w ofierze jedynie nasze cierpienia, przykrości czy wysiłki. Nadużywamy w ten sposób słowa ofiara, myląc jego zastosowanie w pobożności XVIII i XIX wieku z sensem teologicznym. To nie jest dar godny Boga. To jest jedynie dar, który składamy, by móc złożyć prawdziwy dar. Ten, który w ręce wkłada nam sam Ojciec. Nie chodzi o to, by ofiarowywać Bogu to, co umownie nazywamy naszymi darami, lecz Jego ofiarę,
jedyną, która nas zbawia i przynosi pojednanie. Jedyną, która może nadać jakąś wartość temu, co sami czynimy. Uczestnicząc w ten sposób w mszy świętej, powinniśmy objąć naszą modlitwą wszystko, całe nasze dzisiaj i teraz i wszystkich naszych bliskich. To najprawdziwszy sens daru i jego najgłębsza rola. Zastanawiając się nad istotą daru, pamiętajmy przede wszystkim o tym, jakim darem dla nas wszystkich jest sam Chrystus. Fenomen daru, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004 rok, Poznań.